Jedni powiedzą, że to Porsche, inni zaś, że Garbus, jeszcze inni, że Mercedes CLS. Ioniq 6 jest tak naprawdę dziełem Hyundai'a. Koreański streamliner wnosi niezbędny powiew świeżości wśród elektryków. Kolosalna ilość miejsca na nogi, na kolana jest wręcz porównywalna z luksusowymi limuzynami. Wsadzam tutaj jakieś dwa palce. Osiągi są wręcz piorunujące, wciskanie w fotel mocno odczuwalne, pojawia się banan na twarzy. Hyundai Ioniq 6 zadebiutował w 2022 roku i jest drugim po modelu 5 członkiem elektrycznej rodziny Ioniq. Zresztą bazuje na jego podzespołach. Jednocześnie jest to następca modelu i40, którego produkcję zakończono w 2019 roku. Auto wzbudziło bardzo duże zainteresowanie, zresztą świadczą o tym liczby. 37 tysięcy zamówień w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia sprzedaży w Korei oraz 2,5 tysiąca zamówień od rozpoczęcia sprzedaży w Europie w ciągu 24 godzin. Praktycznie na każdym kroku widujemy jakieś Tesle czy elektryczne SUV-y, jednak nie dorównują one absolutnie aerodynamiką naszemu dzisiejszemu bohaterowi, który jest dużym sedanem klasy średniej. I tak naprawdę spójrzcie tylko, jaki ten jego retrofuturystyczny design jest piękny, jaki jest wyjątkowy. Tutaj widać na każdym kroku, że projektanci postawili na jak najlepszą aerodynamikę. Zresztą świadczy o tym współczynnik oporu powietrza wynoszący zaledwie 0,21, co jest doskonałym wynikiem. Charakterystycznymi elementami stylu modeli Ioniq są tak zwane piksele, czyli motyw pikseli, który znajdziemy w postaci świecących kwadracików, czy też różnych wzorów na nadwoziu i w kabinie. Tutaj mamy je m.in. w postaci LEDów do jazdy dziennej, w strzelistych reflektorach, które również wyglądają naprawdę ładnie, mogą przypominać Porsche. Mamy je też w postaci wstawki na zderzaku. De facto obok niej znajdziemy aktywne klapy, które otwierają się chociażby przy ładowaniu czy podczas jazdy, w efekcie czego poprawia to aerodynamikę. Mamy też oczywiście wloty powietrza, które również mają za zadanie poprawę aerodynamiki. Idąc dalej, mamy motyw pikseli w postaci kierunkowskazów na lusterkach, co również wygląda naprawdę fajnie. Jeszcze nie mogę zapomnieć oczywiście o charakterystycznych finezyjnych felgach 20-calowych, które wyróżniają naszą odmianę. Z jednej strony trochę zasięgu jej odbierają, a z drugiej auto wygląda na nich wręcz fantastycznie. Jako ciekawostkę dodam, że za 8000 możemy mieć pakiet tech zawierający kamery zamiast lusterek. Samochód mierzy 488,5 cm długości, jego rozstaw osi liczy 295 cm. Jest to zatem typowy przedstawiciel klasy średniej. Spójrzcie jeszcze na jego piękną, łukowatą sylwetkę, niczym w Mercedesie CLS-ie czy w Porsche. Masywne nadkola, gładkie powierzchnie, chowane w nadwoziu klamki. Wszystko to jest podyktowane aerodynamiką. Wreszcie na świetnie dobrane proporcje. Najładniej jednak prezentuje się z tyłu. Zobaczcie sami. Z tyłu mamy podwójny spoiler. Niektórym może ten układ przypominać stare Porsche 911 RS z lat 70. Spójrzcie tylko na tą blendę świetlną, która zawiera mnóstwo pikseli i wszystkie one się świecą, co po zmroku daje świetny efekt. Z kolei na górnym spoilerze znalazło się światło stopu, które również całe świeci. Podwójny spoiler dba oczywiście o aerodynamikę. Równie efektowny jest dyfuzor, który również podyktowany jest aerodynamiką. Zamontowano w nim również kolejne piksele w postaci świateł przeciwmgielnych oraz świateł cofania. Skoro mamy do czynienia z dużym sedanem, to spodziewamy się sporego bagażnika. Otóż nie do końca. Liczy on 401 litrów pojemności, jest płytki, za to długi. Ma niestety kiepskie wykończenie, zwłaszcza podłogi. Wykonano ją z jakiejś ala dykty, która sprawia wrażenie, jakby się miała zaraz rozpaść. Ma też niewielki otwór załadunkowy, co może utrudniać załadunek jakichś większych przedmiotów. Za to możemy liczyć na elektrycznie sterowaną klapę. Tank ma natomiast 14,5 litra. Na tle futurystycznego nadwozia wnętrze Ioniqa 6 wydaje się wręcz zwyczajne. Kabina Ioniqa 6 jest jednak poukładana, czytelna. W zasadzie układ kokpitu znamy doskonale z innych modeli Hyundai i Kii. Mamy zatem charakterystyczny układ dwóch wyświetlaczy o przekątnej 12,3 cala każdy. Jeden oczywiście jest od cyfrowych zegarów, drugi od systemu multimedialnego. Znajdują się one pod wspólną taflą szkła, tworzą jedną płaszczyznę. Moją uwagę zwróciła też dwuramienna kierownica z charakterystycznymi 4 pikselami symbolizującymi napis Hyundai w alfabecie Morsa. Jest to interaktywne oświetlenie pikselowe, które na przykład zmienia się w zależności od wybranego trybu jazdy. Jest to taki ciekawy feature. Multimedia znamy dobrze z innych modeli Hyundai'a i Kii. Są proste i czytelne w obsłudze, mają dobrą reakcję na dotyk. Doceniłem też funkcję współdzielenia ekranu między kierowcą a pasażerem. Podział na dwie strefy. Zaskoczył mnie jedynie brak bezprzewodowego Apple CarPlaya, gdyż odbywa się to po kablu, w dodatku po USB-A. Na szczęście podłokietniku mamy już nowsze USB-C do ładowania telefonu. Zegary wydają się być czytelne, są łatwe w obsłudze, jednak sposób ich animacji, sposób ich przedstawienia nie jest aż tak przyjazny, jak ma to miejsce w przypadku klasycznych tarcz. Doceniłem za to fizyczne przyciski skróty od systemu multimedialnego oraz łatwy w obsłudze panel klimatyzacji z dotykowymi przyciskami, jednak są one czytelnie opisane i duże. Ciekawostką jest umieszczenie panelu do sterowania szybami na konsoli środkowej. Pod konsolą znajdziemy natomiast dużą półkę na różne rzeczy. Przed pasażerem znajdziemy natomiast wygodną i pojemną szufladę zamiast schowka, niczym w Renault Capturze. Nie podobają mi się natomiast kieszenie w drzwiach, które są za małe, za wąskie i nie zmieścimy w nich nawet 1,5-litrowej butelki z wodą. Praktycznie żadnych uwag nie mam do jakości wykończenia. Wszystko tu solidnie zmontowano, jakiekolwiek trzaski czy luźno spasowane elementy są tutaj obce. Miękkie tworzywa znajdziemy chociażby na górze deski rozdzielczej, na konsoli środkowej czy na podłokietnikach. Jednak zaskoczyło mnie twarde tworzywo na panelach drzwi, gdyż w tej klasie można oczekiwać czegoś więcej. Na szczęście nic tu nie trzeszczy, nic nie lata, wszystko jest tak jak należy. Właśnie w tym miejscu byłyby ekrany w przypadku wersji z kamerami zamiast lusterek. Na wyposażenie naprawdę nie można narzekać. Mamy m.in. pełny zestaw systemów bezpieczeństwa z charakterystycznym dla Hyundai'a asystentem martwego pola wyświetlanym przed kierowcą. Zestaw kamer 360 stopni z bardzo dobrym widokiem. System audio Bose, wyświetlacz head-up, indukcyjną ładowarkę, asystenta parkowania z funkcją zdalnego podjeżdżania i cofania, podgrzewaną kierownicę czy wyświetlacz head-up. Do pełni szczęścia brakuje tak naprawdę tylko masażu foteli. Na przestronność naprawdę trudno narzekać, z przodu miejsca jest dużo w każdym kierunku, nad głową jest go sporo, na szerokość, na nogi. Siedzi się dość nisko, jak przystało na sedana. Fotele są wygodne i obszerne, mają szeroki zakres regulacji. Oczywiście są elektrycznie regulowane, wyposażone również w podgrzewanie i wentylację. Oraz ciekawą funkcję w przypadku fotela kierowcy w postaci trybu relaksacyjnego, polegającego na tym, że za pomocą jednego przycisku możemy położyć fotel do pozycji półleżącej i czekać, aż się auto naładuje. Pierwszym, co rzuca się w oczy po zajęciu miejsca w drugim rzędzie siedzeń, jest wręcz kolosalna ilość miejsca na nogi, na kolana. Nie spodziewałem się absolutnie takiej ilości miejsca. Jest wręcz porównywalna z luksusowymi limuzynami. Jednak minus należy się za zbyt wysoko umieszczoną podłogę, gdyż nasze uda nie mają w efekcie wystarczającego podparcia. Mamy też oczywiście podłokietnik, siedzi się tu całkiem wygodnie. Mamy oczywiście rozbudowane oświetlenie ambient oraz podgrzewane zewnętrzne siedziska kanapy. Nad głową miejsca może niektórym osobom brakować. Ja mam 1,80 m i jest tak go na styk. Wsadzam tutaj jakieś 2 palce. Jednak już parę centymetrów więcej wystarczy i będzie gorzej. Mamy też osobne kratki nawiewów i 2 wejścia USB-C. Oraz to ciekawe, gniazdo 230 V do ładowania na przykład laptopa. Co więcej, możemy też sterować fotelem pasażera przedniego za pomocą przycisków umieszczonych na boku oparcia siedziska, dzięki czemu uzyskujemy wręcz królewskie warunki do podróżowania. Można tu naprawdę się rozłożyć, dać nogę na nogę i rozkoszować się podróżą. To by było na tyle, jeśli chodzi o kabinę Ioniqa 6. Zobaczmy teraz, jak spisze się on podczas jazdy. Rzeczywiście on ma mega przyspieszenie, bardzo dobre osiągi, wręcz świetne. Zresztą liczby mówią same za siebie. 5,1 sekundy od 0 do setki. Prędkość maksymalna 185 km/h, więc również bardzo dobry wynik jak na fakt, że jest to auto elektryczne. A ile mamy koni? Już Wam mówię, ale to się przełączymy w tryb Eco, by było bardziej płynnie. Dodam tylko, że różnica pomiędzy poszczególnymi trybami, czyli Eco, Normal i Sport jest znacząca, jest naprawdę odczuwalna. Ile tu mamy koni? Otóż w testowanej tutaj wersji z napędem na obie osie mamy 325 koni, 2 silniki elektryczne, jeden na tylnej, jeden na przedniej osi, o łącznym momencie obrotowym 605 Nm i to rzeczywiście czuć. Osiągi są wręcz piorunujące, wciskanie w fotel mocno odczuwalne, pojawia się banan na twarzy Jednocześnie samochód pozostaje stabilny, o odpowiednią trakcję i bezpieczeństwo nawet na wilgotnej nawierzchni dba napęd na obie osie. Jednocześnie samochód nie przeraża zużyciem energii, bowiem średnio w teście wyniosło ono jakieś 17-18 kWh na 100 km, w zależności od rodzaju tras. Realnie musimy się liczyć z zasięgiem w cyklu mieszanym rzędu 400 km, jest to realny zasięg. Baterie mają 77,4 kWh pojemności, a zatem rewolucji nie ma, zwłaszcza że producent podaje w przypadku tej wersji z felgami 20 i napędem na obie osie zasięg na poziomie 519 km. Realnie osiągniemy te co najmniej 100 km mniej, a zatem szału nie ma, jednak to jest norma w przypadku elektryków. Co ciekawe, w najbardziej efektywnej wersji, czyli z felgami 18-calowymi i napędem na tył, jednym silnikiem elektrycznym, Ioniq 6 według producenta osiąga 602 km zasięgu w cyklu mieszanym. Oczywiście są to wartości według normy WLTP, a więc trzeba sobie odjąć jakieś tam 100 km średnio, co i tak jest, uważam, bardzo dobrym wynikiem. Co więcej, tu może rewolucji nie ma, jednak w przypadku, gdy spojrzymy na dane i możliwą moc ładowania najwyższą, wówczas okaże się, że Hyundai pozostawia konkurencję daleko w tyle. Dość powiedzieć, że baterię możemy ładować mocą do 350 kW, co zawdzięczamy platformie eGMP rodem z Kia EV6 i Hyundai Ioniqa 5, która to pozwoliła na zastosowanie instalacji 800V, pozwalającej właśnie na szybkie ładowanie. W efekcie producent zapewnia, że przy wykorzystaniu odpowiednio szybkiej ładowarki naładowanie baterii do 80% zajmuje zaledwie 18 minut. No oczywiście to są czysto hipotetyczne założenia, pamiętajmy, że rzadko kiedy jest tak, że możemy ładować w optymalnych warunkach. Jeśli chodzi o zużycie energii, idąc dalej, na drogach szybkiego ruchu będzie to wartość rzędu 19-20 kWh na 100 km. Oczywiście jeśli mamy bardziej niekorzystne warunki atmosferyczne, będzie to 21-22 nawet, czy dużo podjazdów. Pamiętajmy, że w przypadku elektryka najważniejsza jest płynna jazda. Jeśli chodzi o jazdę po drogach lokalnych, można nawet zejść śmiało do okolic 14 kWh na 100 km, a średnio wychodzi wówczas 16 kWh na 100 km, co przekłada się na zasięg rzędu 450 km. Zaś na drogach ekspresowych zrobimy między 320 a 350, a zatem szału nie ma. Z drugiej strony, jak na tak mocne i duże auto, jest dobrze. Spodobał mi się również układ jezdny Hyundai Ioniqa 6. Jest on spójny, zwarty, samochód dobrze się prowadzi, bezpiecznie i jednocześnie sprawnie połyka kolejne zakręty. Jego układ kierowniczy, choć pracuje dość lekko, jest wystarczająco komunikatywny, a wybieranie nierówności jest naprawdę dobre, mimo że mamy tu do czynienia z dużymi 20-calowymi felgami i oponami o profilu 40, to samochód wybiera dziury zaskakująco dobrze. Do tego możemy pobawić się manetkami sterującymi siłą rekuperacji, wówczas możemy wybrać sobie między naprawdę silną rekuperacją, a taką umiarkowaną lub słabą. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Co jeszcze mogę, że wszystkie przyciski, wszystko tu jest pod ręką, obsługa jest intuicyjna, logiczna, to jest bardzo cenne. Wyciszenie samochodu również jest naprawdę dobre i w zasadzie możemy teraz tym sposobem przejść do cen. Otóż samochód w bazowej wersji tylnonapędowej kosztuje 284 900 zł, a w testowanej z napędem na obie osie 304 900 zł. Czy to dużo? Owszem, trochę tak. Zwłaszcza że konkurencja za tą cenę oferuje już nieco lepsze parametry. Przykładowo Volkswagen ID.7 w wersji GTX o mocy 340 koni kosztuje od 310 tysięcy złotych, jednak zapewnia zasięg już na poziomie 585 km według cyklu WLTP i ma baterię o pojemności 86 kWh netto, czyli większe od Hyundai'a. Z kolei Tesla Model 3 Long Range kosztuje w granicach 240 tysięcy złotych, ma już 490 koni około. Przyspiesza od 0 do setki w zaledwie 4,4 sekundy, czyli jeszcze lepiej niż Hyundai i zapewnia ponad 620 km zasięgu. A zatem jest to naprawdę świetny wynik, oczywiście jest to według normy WLTP. Z kolei BMW i4 w wersji X-Drive 40 o mocy 400 koni z bateriami 81 kWh netto zapewnia około 520-530 km zasięgu i kosztuje 315 tysięcy. A zatem Hyundai w zestawieniu z rywalami wcale jakoś cenowo rewelacyjnie nie wypada. mimo że nie jest marką premium. Zresztą podobnie jak Volkswagen. Podsumowując, Hyundai Ioniq 6 stanowi pokaz kunsztu koreańskich inżynierów, koreańskich projektantów. Przede wszystkim pod kątem aerodynamiki, pod kątem projektu, stylistyki, która łączy świetnie klimat retro z klimatem futuryzmu, z nowoczesnymi rozwiązaniami. Może samochód nie jest rewolucyjny, jeśli chodzi o napęd elektryczny, jednak jest po prostu dobrym elektrykiem. Stanowi ewolucję w dobrym kierunku, jednak trudno nazwać go rewolucyjnym samochodem. Choć ma szereg niepodważalnych zalet, takich jak właśnie wspomniany już wyjątkowy styl, takich jak przestronne, bogato wyposażone i ergonomiczne wnętrze, wreszcie takich jak dopracowany układ jezdny, czy bardzo dobre osiągi i efektywny układ napędowy, przyzwoity zasięg. Z pewnością dużym atutem jest też moc ładowania, która jest wyższa niż w przypadku większości rywali. Jednak cena do okazyjnych nie należy, zwłaszcza że mamy to do czynienia z marką popularną, a nie premium. A zatem jeśli Koreańczycy chcą propagować elektromobilność, to na pewno nie z tak wysoką ceną. Z drugiej strony samochód rzeczywiście zasługuje na miano okrętu flagowego, choć w kabinie brakuje mu trochę finezji, brakuje mu trochę takiego choćby klimatu półpremium. Jest to dobre auto popularne, jednak do premium trochę mu jeszcze brakuje. A Wy co sądzicie o Ioniqu 6? Czy taki samochód przyjmie się na rynku, czy też pozostanie niszowy? Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie dać suba, lajka i do następnego. Przede wszystkim, czy zagrozi Tesli?